dążmy z naszej strony wszelkiego rodzaju starań, aby ojczyzna nasza więcej nie umierała, aby więcej nie była na różne sposoby niszczona i dewastowana. A teraz wygodnie uczestniczyć w tej mszy świętej, która sprawowana jest w intencji ojczyzny, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Powiadam się Panu Wszechmogącemu. Zachęta do naszego życia, aby
To, co wierzymy, stało się naszą rzeczywistością. Bóg od początku objawiał człowiekowi swoje zamiary i plany wobec naszego jeszcze innego życia niż tylko to, które otrzymaliśmy tutaj na ziemi. I zapowiadał na różne sposoby wiarę rozwoju człowieka, jego inteligencji i całej rzeczywistości, otoczenia i jego działania. Raz po raz dokładał człowiekowi wiadomości, z których mógł czerpać wiarę w życie wieczne, w zmartwychwstanie. Począwszy od Mojżesza, a właściwie jeszcze wcześniej od stworzenia przez Abrahama, na co powołuje się dzisiejszy Sanhedryn, Bóg ukazuje człowiekowi rzeczywistość innego życia. Jednak nie zawsze człowiek chce i dostrzega tą rzeczywistość, która przecież ma stać się jego udziałem. Przykładem tego są chociażby dzisiejsi bohaterowie z Ewangelii, Sadyceusze. Byli to ludzie bogaci, byli to ludzie stojący na czele państwa izraelskiego, ale byli to tacy, którzy z wiary przyjmowali tylko to, co im się wydawało za słuszne i konieczne. Dlatego przedstawiając Jezusowi dziwny problem, w ogóle nieżyciowy, chcą wykazać się, że są w jakiś sposób religijni, powołują się na Mojżesza. Ale Jezus, wyjaśniając im nie tylko sprawę tego dziwnego przypadku, ukazuje im szerszą prawdę o życiu wiecznym, o zbawieniu. A na koniec udowadnia im, że chociaż powołują się na Mojżesza, chociaż powołują się na Pięcioksiąg, to tak naprawdę nic nie rozumieją, bo nie umieją czytać, bo nie umieją pojmować nauki Bożej. Oto po 123 latach Polska ponownie zmartwychwstaje. Tą, którą zniszczono, starano się, by o niej zapomniano. I byli tacy Sadyceusze, jak w dzisiejszej Ewangelii, którzy uważali, że posiadają wszelką mądrość i zaprzepaścili to wszystko, czym Polska była w wieku XVI i XVII i doprowadzili do jej śmierci i upadku. Ale w historii Polski byli też tacy jak Macedonusze, którzy potrafili, gardząc swoim życiem, poddając się różnego rodzaju trudnościom, torturom i zawałki się nie mającej sensu walce, stawali na barykadach, stawali w różnych miejscach Polski i świata i świadczyli, że Polska nie zginęła, póki oni żyją. I żyli nie tylko z bagnetem w ręku, ale żyli ze swoją książką, ze swoją wiarą, z tym wszystkim, co potrafili czynić dla ojczyzny. Prymas Wyszyński mówił, że ciężko umierać jest dla ojczyzny, ale jeszcze ciężej dla niej żyć i pracować, dobrze żyć i dobrze pracować. Dzisiaj ci, którzy chcą służyć ojczyźnie, to muszą pamiętać, że dla niej trzeba żyć. A żyć dla niej to dla uczniów dobrze się uczyć, bo tylko z mądrymi i rozsądnymi będą potrafili inni rozmawiać
i będą potrafili uszanować wiedzę, która będzie doprowadzać również do wiary, będzie doprowadzać do tego, że Polska bez względu, gdzie ona się znajdzie, będzie znana i szanowana. Dla Polski trzeba dobrze pracować. Ci wszyscy, którzy stają na różnych stanowiskach swojej pracy, ci wszyscy, którzy podejmują jakikolwiek czyn, niech wykonują go z odpowiedzialności, z wiarą, że to, co czynimy, to jest znak czegoś więcej niż tylko zwykłej pracy. Ci, którzy już nie dadzą rady pracować, niech swoje cierpienia, swoje modlitwy również ofiarowują intencji ojczyzny. A wówczas sytuacja, która miała miejsce pod koniec XVIII wieku, nie powtórzy się więcej w naszej rzeczywistości państwowej, w naszej rzeczywistości narodowej. Niech z tym przesłaniem, niech z tą prawdą każdy z nas stara się na co dzień żyć, na co dzień działać, a wówczas to, do czego zachęca Jezus Chrystus, do życia wiecznego, do zmartwychwstania, nie będzie jakimś oddzieleniem, czego chcą niektóre organizacje, niektóre elity. Ale musi być jedność. Jedność w działaniu, jedność w myśleniu, jedność w człowieku, ale również jedność w ojczyźnie. Amen. Odpowiadając na słowo Boże, przyznajmy naszą wiarę. Yes.
Kutowa. Starano się zaskakiwać wojska rosyjskie. Oni wiedzieli, że powstanie upadnie, ale podtrzymali duch w narodzie, patriotyzm polski. Moi kochani, cała Polska dzisiaj się modli. Po kościołach, kaplicach, klasztorach, katedrach za pomyślność i wolność naszej ojczyzny składa hołd naszym patriotom, którzy walczyli o wolność. Byliśmy 123 lata pod rządami cara. Mieliśmy inną kulturę. Myśmy wychowali, byli na kulturze zachodniej, chrześcijańskiej. Oni zaś na kulturze turańskiej. 200 lat byli pod okupacją Mongolów. Przyjęli tą kulturę zaborczą. Napadali na polski naród. Gnębili nas przez 123 lata. Po powstaniu udzielali ślubów tak zwanych krakowskich po lasach. Męczyli unitów, zmuszając ich do przejścia na prawosławie. Dlatego, że car był właśnie tym papieżem nad prawosławiem. On wiedział, że ten kościół będzie mu poddany. Moi kochani, dużo dzisiaj odwiedzamy groby patriotów, składają wieńce. Manifestacja pod w Warszawie pod pomnikiem nieznanego żołnierza. I my dzisiaj odsłonimy ten pomnik. Pani wójt odsłoni ten pomnik, bo na jej prośbę, kiedy jej przedstawiłem życiorys tego powstańca, powiedziała: panie Janie, to czas 2 lat. Dziękuję bardzo, pani wójt. Na pani ręce dziękuję zarządowi gminy. Dziękuję radzie gminy. Dziękuję panom starostom, panu staroście, panu zastępcy, którzy tutaj przywieźli orkiestrę, którą nam zagra, którzy zaszczycili nasze tutaj zebranie. Proszę pani wójt, niech pani odsłoni ten pomnik, a o ile jest ksiądz proboszcz, poświęci pomnik. Po poświęceniu krótki życiorys, bardzo krótko opowiem o życiu powstańca Karola Seredziuka, a później będzie część artystyczna dzieci szkolnych. Jeszcze chcę tutaj nadmienić, że między nami jest jego prawnuczek, pan Jerzy Seredziuk, nasz organista. Proszę pani wójt. Orkiestra zagra teraz hymn narodowy. Masz na Rosji
z ziemi włoskiej do Polski, za twoim szkołem, złoży się z narodem. Z Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim szkołem, złoży się z narodem. Proszę bardzo. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze prośby i błagania i ześlij swoje błogosławieństwo na ten krzyż, który stawiamy na grobie chrześcijańskim. Niech ci, którzy pod tym krzyżem spoczywają, będą przyjęci przez Ciebie do życia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, krótki życiorys. Urodził się Karol Seredzik w Chruszewie, w sąsiedniej wiosce naszej parafii. Pod numerem pierwszym był synem Wojciecha. Ojciec jego miał karczmę. Karczmy rozpołożone po całej Polsce byli punktami kontaktowymi. Tam można było odpocząć, można było zmienić konie do dalszej podróży. Tam kontaktowali się patrioci polscy. I tam w wieku 21 lat został zwerbowany przez emisariuszy wysłanych z Międzyrzeca od dwóch oficerów, którzy organizowali na naszym terenie powstanie styczniowe. Moi kochani, tymi dowódcami był Lewandowski, a drugi, wybiło mi się z pamięci, no przepraszam, ale jeden to był Lewandowski. Kapelanem ich był ksiądz Skorupko. Po. Pod koniec powstania ksiądz Skorupko prowadził swój własny, dowodził własnym oddziałem w okolicach Sokołowa, otoczony przez wojska rosyjskie, stracony na rynku sokołowskim. Karol Seredzik, powstaniec, bohater, przeżył kilka lat. Jak zając pod miedzą, krył się, nie dał się złapać oprawcom, żandarmom, a były tu wojska specjalne, biały żandarmi, którzy wyłapywali, wywozili na chwilę i zakuwali do taczek w kopalniach. Moi kochani, przeżył. Doczekał się pierwszej wolności w 1905 roku. Car ze strachu przed trzecim powstaniem, gdyż wojska japońskie zajęły port Artura na Dalekim Wschodzie, wydał manifest tolerancyjny, ogłosił swobodę religijną. Ogłosił wolność dla unitów. Unici złączeni z nami zaczęli budować kościoły. I nasza świątynia, ten kościół wybudowany w 1906 do 8 roku, był tym wotum wdzięczności za przebłysk wolności. Moi kochani, doczekał się roku 18, gdzie władze nasze wojskowe udekorowali go najzasadniejszym
odznaczeniem krzyżem virtuti militarum. Rok 1930. Na polach wszych Chruszewa odbywały się manewry. Manewrami dowodził generał Trojanowski z Brześcia. Podjechali samochodem wojskowym pod chatę powstańca Karola Seredziuka. Był to samochód zwykły. Platforma, burty i ławki. Wyszedł z tej swojej chaty ubrany w strój powstańca, granatowy z czerwonymi wyłogami. Byłem świadkiem tego incydentu. Generał i wyżsi oficerowie salutowali mu. Podszedł do generała i powiedział te słowa: panie generale, jestem gotów wziąć udział w odrodzonym polskim wojsku. Wsadzili go na tą platformę i pojechał. Rok 1933 zakończył żywot. Zakończył swój żywot. Tak jak dzisiaj straż pożarna wzięła udział, tak na barkach strażaków i przy dźwiękach marsza żałobnego Chopina nasza orkiestra strażacka odprowadziła go tu, na miejsce wiecznego spoczynku. Chyl mi czoło nad takimi bohaterami. Dwóch jego jeszcze wnuczków. Jeden walczył pod Kockiem. Pierwszą walkę generał Kleberg stoczył z Rosjanami, którzy zadali nam nóż w plecy, a później wycofał się pod Kock, gdzie Niemcy zagrodzili mu drogę. Stoczył krwawą walkę. I jeden ten wnuczek, który go dochował do śmierci, ten wnuczek dostał znaczenie za tą walkę. Drugi wnuczek, Józef, zawodowy kierowca przedwojenny, wywoził polskie złoto do Rumunii z banku przed hitlerowcami, a później dostał się do Afryki. Na czołgu przeszedł przeszkolenie na pustyni Negev w Izraelu i skierowany został do walki w Afryce. Po zwycięstwie nad wojskami generała Rommela w Afryce został skierowany do Szkocji. Brał udział w desancie na plażach Normandii we Francji. Został jego czołg rozbity pancerfałcem, raczej zapalony. Był poparzony. Po kilku miesiącach, kiedy już rany się pogoiły, wrócił do dywizji generała Maczka i wyzwalał Holandię. Był honorowym obywatelem miasta Bredy w Holandii. Nie żyje, leży na cmentarzu w Mińsku. Drugi wnuczek na tym cmentarzu. Jeszcze wspomnę jednego bohatera. To jest mieszkaniec Kisielewa, pan Marczuk, odznaczony medalami przez ojca świętego Piusa XI. Leży tu, na naszym cmentarzu. On doprowadzał kapłana do lasu, gdzie kapłani udzielali tak zwanych ślubów krakowskich, czyli dzieci potajemnie. Leży tu odznaczony medalami papieskimi. Bardzo wielu tu leży, bardzo wielu leży patriotów i dobrych Polaków. Chyl mi przed nimi czoło. A teraz, dzieci kochane, dla was oddaję głos. Proszę bardzo. Która z pań tam to dyrygiuje? Jest rocznica 11 listopada,
tym, co z matki za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. I to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko skarb historii poznajemy dziś niewolą. Uroczyście bijąc dzwony, w mieście flagi rozwinięte, i me serce się raduje, że obchodzą polski święto. Ojczyzna twa, dziecię, to mogę być świat, gdzie leżą umarli, pradziady i dziad, gdzie w ziemię ich krew wsiąka, ich pot i ich łza. Jak rycerze jechali na wojnę, mieli konie, bardzo niespokojne. Jedne za drugim goniły, złote podkowy gubiły. A jak z wojenki wracali, mieli w ranach ostrza z zimnej stali. I za wozem szły na palcach po cichutku śliczne konie, osowiałe ze smutku. Trzeba było stale stać na polskiej straży, napadali na nas Niemcy i Tatarzy. Tatarzy i Turcy, i inni wrogowie, ginęli w obronie najlepsi synowie. Tyle kiedyś Szwedów tu do nas przybyło, że Polaków prawie. Wezwał nas do boju Tadeusz Kościuszko. Pobiegliśmy naprzód jakąś wolną dróżką. Potem były wzgórza i Moskale. Kościuszko biegł obok w bitewnym zapale. Skazał nam armaty, a nasze kosice zdobyły te działa, wiwat Radzławice. Była tu niewola, ale w ziemi włoskiej zbierało się wojsko przy wodzu Dąbrowskim. Śniła im się Polska, wolna, odrodzona. Śnił się biały orzeł i jego korona. Przeminęło wiele lat nadziei i marzeń. Nasze dzieje rosły pośród smutnych zdarzeń. Było wiele powstań, wiele klęsk, żałoby, lecz wciąż brzmiał mazurek pieśni narodowej. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Zetają za płota, a on, że ich duch.
bronią pałasze. To Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojska nasze. Wodzu, wodzu miły, przywódź się tej sprawie i każ trąbić trębaczowi, gdy stanie w Warszawie. Wisłą pieśń popłynie falami jasnymi, że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi. Legiony 3, 4. Legiony to żołnierska nuta, legiony to zdradzeńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to pomiany stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. O ile mąk, ile cierpienia, o ile swych wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki i kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos zrzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. Zbyła wiekute marzeń o wolnej Polsce, tą wielką prawdę przypomniał marszałek Piłsudski. A jednak marzenia mogą się spełniać, chociaż Polacy czekali na to 123 lata. Wolna, znowu wolna. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani wędrują, szczęcy maszerują, zaciągnę się. Ułani wędrują, szczęcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi chłopciki, z ostrogami. Dadzą mi chłopciki, z ostrogami. I siwy tabacik, i siwy tabacik, z wyłogami. I siwy kabacik, i siwy kabacik z wyłogami. Dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do oku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do oku mego. Do kopów na Walnety, powiodą z okopów na Walnety. Walnet mnie ukuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Walnet mnie ukuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, uczą w stronie, a biały orzeł w wieńcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie. I w całej Polsce brzmi mazurek, dzisiaj radości kanonada. Witajmy wszyscy, niepodległość i 11 listopada. Wolność. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz zakwitły kwiaty, stokrotki, fioki, kaczęce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. I zapachu urodzie jest Polska, żeby tak jeszcze
jeszcze raz ujrzeć oczysty las, pola i łąki i do matczynych rąk przynieść zielony chłonk, rozkwitłe pąki, bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fionki, kaczęce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Śpiewać i obcy wiatr tułaczy los cięgna, chęć gdzieś po świecie zabierz ze sobą świat, zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik, weź tą piosenkę na pieci kwiatów, stokrotek, fiołków, kaczeńców i maków. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Moi kochani, jeszcze na wiersze dorodki, które śpiewały dzieci. Na festiwalu Polski piosenki kresowej w Mrągowie śpiewał rotę starszy człowiek i zmienił słowa. Nie będzie wróg pluł nam w twarz i dzieci nam poganił. Młodzieży polska, zachowaj patriotyzm. Nie daj się zwieść nowoczesnemu pogaństwu. Niczym Sybir, niczym knuty, gdy w narodzie duch zepsuty woła poeta. Dziękuję wam, kochane dzieci, żeście za swoich wychowanych braci, za swoich narzeczonych i za swoich chłopaków, którzy odchodzili do powstania styczniowego. Hej, do boju, pospieszajcie waleczni młodzieńce, my pod pracy dla was w chacie splatać będziemy wieńce. Będziemy prosić Pana Boga, a On was obroni. Poskromicie dumę cara siłą waszych dłoni. Ja naprawdę, ale tylko chwilę. Nie martwcie się Państwo, nie będziecie martwić. Dwójni goście, jako potomek prostej linii świętej pamięci Karola, z serca serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za błogosławieństwo i poświęcenie pomnika, władzom gminnym, powiatowym, osobom prywatnym, organizacjom, fundatorom tego pomnika serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim zebranym za uświetnienie, dzieciom szkolnym, orkiestrze, ktokolwiek przyszedł tutaj, czy z ciekawości, czy westchnąć w modlitwie za duszę świętej pamięci dziadka. Serdeczne, staropolskie Bóg zapłać.
mam 82 lata. Złożone wieńce przed samorząd powiatowy i przed samorząd gminny na pomniku powstańca. Proszę uprzejmie o złożenie wieńca. Bardzo. Po drodze zwiedzimy stary kościółek, zabytek i przejdziemy do szkoły. Proszę uprzejmie, zapraszam. Na skromny posiłek. Chodź do środka. Aj. Do pałacu na skromny posiłek. Nie, dziękuję naprawdę. Proszę pana, 357, tak? 63, tak? 79, tylko kierunkowy nie wiem. A to wiem, z to kierunkowy.